Cześć. Dzisiaj wracam do tematyki treningów z partnerem, z trenerem, czyli treningów w dwie osoby na korcie. Dzisiaj natomiast postaram się przy okazji tych treningów trochę złamać schemat. Złamać i nie złamać. Zazwyczaj przy okazji treningów mówię wam, że skupiamy się na jednej rzeczy, trenujemy jedną rzecz. Natomiast w tym filmie pokażę, że da się trenować dwie rzeczy i jak to robić, żeby nie stało to sprzeczności z tym, że na jednej rzeczy się skupiamy. Bo kiedy mówię, że trenujemy jedną rzecz, chodzi mi o to, żeby się na jednej rzeczy skupiać, nie zaprzątać głowy sobie innymi rzeczami. Natomiast to nie znaczy, że nie możemy trenować rzeczy, nad którymi się skupiać nie musimy, które nie wymagają naszej uwagi, zaangażowania naszego umysłu i o tym też będzie dzisiejszy film. Ale przede wszystkim wrócimy do ćwiczenia różnych zagrań, schematów na korcie. Zresztą proszę, zobaczcie sami. Zacznijmy więc od trenowania dwóch rzeczy naraz. One nie stoją w sprzeczności ze sobą, tak jak powiedziałem na wstępie, wówczas kiedy na jednej rzeczy możemy się skupić i ją trenować, a druga nie wymaga naszej uwagi. W tym przypadku, w przypadku tego treningu, trenowanie dynamiki siły naszych mięśni jest właśnie takim elementem, który nie wymaga naszej świadomej uwagi, nie angażuje naszego świadomego myślenia, nie musimy się na ten sposób w żaden sposób skupiać. Jak to zrobić? W moim przypadku znalazłem dość proste rozwiązanie. Obciążniki na nogi. Zbiegło się to z tym, że ostatnio mam mało treningów, potrzebowałem jakoś zintensyfikować ten czas, który spędzam na korcie i pomyślałem, że dodanie obciążenia na nogach będzie właśnie takim fajnym elementem, który spowoduje, że pomimo, że te treningi są rzadsze, będą intensywniejsze, będą więcej wymagające, więc może dzięki temu w jakiś sposób skompensuję tą małą ich ilość. Ja założyłem po 2-kilogramowe odważniki na nogi. To jest trochę za dużo jak na moje możliwości, ale tylko takie miałem i z tego skorzystałem. Przesadziłem później, jeżeli chodzi o czas, jaki miałem je na korcie, bo miałem w czasie pierwszej fazy, czyli grania drive'ów i w czasie drugiej fazy, kiedy ćwiczyliśmy condition gains, te konkretne zagrania. I to było za długo, bo już w końcówce czułem, że w nogach nie mam siły, a kiedy ostatnią część treningu przeznaczyliśmy na granie, wtedy naprawdę nogi miałem mocno zmęczone i nie byłem w siebie wykrzesać zbyt wiele energii. Dlatego zalecam podchodzić do tego rozważnie. Albo zmniejszyć wagę, albo skrócić czas tego, kiedy obciążenie na nogach macie. Wszystko według waszych potrzeb. Za chwilę zobaczycie, że w tych ćwiczeniach, które robiliśmy, w tym schemacie, który graliśmy, dużo było właśnie takich momentów, kiedy trzeba było szybko wystartować i do piłki dobiec spory kawałek. I dzięki temu te odważniki spełniały swoją dodatkową funkcję, czyli z jednej strony ćwiczyłem siłę nóg, wytrzymałość, ze strony drugiej pracowały mięśnie, które są odpowiedzialne za dynamikę, za start i szybkie dobiegnięcie gdzieś z obciążeniem, pracowały one silniej, intensywniej. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten wstęp dotyczący dodatkowych ćwiczeń. Cała reszta, czyli cały nasz trening był typowym schematem, o którym już trochę opowiedziałem. W tym przypadku skupiliśmy się na dwóch zagraniach z przodu. Dwóch zagraniach oczywiście osoby trenującej i nie zagrywającej. Moim głównym zadaniem jako zawodnika było odebrać skrót i z niego zagrać poprawny drop skrót. I moim zadaniem psychicznym, moim celem psychicznym, czyli tym treningiem umysłowym, głównym celem treningu było skupić się na właściwej długości i miejscu zagrania piłki. Żeby to się mogło stać, musiałem właściwie celować, czyli skupiałem się na treningu głównie na celowaniu. Jeżeli chodzi o zagranie tego skrótu, dropa, zagrywamy piłkę, czyli staramy się trafić piłką mniej więcej w połowę odległości między nami a ścianą boczną. No bo wiadomo, fizyka to jest dość prosta, kąt odbicia jest równy kątowi padania, więc jak zagramy idealnie w połowę tej odległości, to piłka wpadnie nam mniej więcej w nick. A to jest naszym targetem, żeby piłka od parkietu odbiła się albo w samym rogu, w samym nicku, czyli połączeniu parkietu ze ścianą boczną, albo tuż przed nim, tak żeby później piłka dopiero odbiła się od ściany, co maksymalnie utrudnia przeciwnikowi zagranie tej piłki. Po tym zagraniu dostawałem crossa,
moim zadaniem na po krosie było zagrać z tego Bowsa. I znowuż musiałem się skupić na tym, żeby on był stosunkowo niski i stosunkowo blisko przedniej ściany spadał. To jest zagranie, które dość często może się pojawić na korcie, jeżeli gracie z wymagającym przeciwnikiem, wyćwiczonym przeciwnikiem. Wychodząc z zagrania z przodu, gramy albo jakiegoś crossloba, albo zwykłego crossa, zależnie ile jest miejsca. I jeżeli nie dobiegniemy, jeżeli źle się ustawimy, co może w takiej sytuacji mieć miejsce, bo nie zawsze właściwie wrócimy do T po takim graniu z przodu, nie zawsze jest czas, albo nie starczy nam sił, albo nie odpowiednio prędko zareagujemy i nie wrócimy właściwie, żeby się ustawić do innego odbicia. I boast wydaje się wtedy najbardziej naturalnym, najbezpieczniejszym dla nas zagraniem. Powinniśmy to zagrywać, więc tego się uczymy. Tak samo po boście przeciwnicy mają często tendencję do grania skrótu po to, żeby nas przegonić z jednej części kortu do drugiej. Czasami nie mają innego zagrania, więc wtedy reagując na taki skrót, sami powinniśmy zagrać też skrót, żeby przeciwnikowi zadanie maksymalnie utrudnić. Może na tych naszych ćwiczeniach z trenerem tego nie widać, bo Robert nie wracał do tego, nie miał takiej potrzeby. Ustawiał się tak, żeby być optymalnie ustawionym do piłki, obserwować, co ja robię i właściwie to zagrać. Natomiast gdyby to była zwykła rozgrywka, to przeciwnik po swoim skrócie wracałby do T i my, gdybyśmy zagrywali w tym momencie również skrót, on musi przeciwdziałać swojemu rozpędowi, wrócić się i z dość niewygodnej pozycji znowuż zagrywać. Dlatego wydaje się, że najczęściej optymalnym zagraniem będzie mocny cross, żeby dać sobie czas na powrócenie do tej, przygotowanie się do kolejnego zadania. No a jak już powiedziałem, tutaj się pętla zamyka, bo po tym crossie my próbujemy zagrać boasta i znowu go zmusić do powrotu do rogu. Jak możecie zauważyć, nie wiem, czy uda mi się ten film tak zmontować, żeby to pokazać. Na początku miałem dużo piłek w blachę albo tuż nad linię właśnie blachy. Wynikało to z tego, że byłem źle ustawiony, a mój błąd ustawienia polegał na tym, że schylałem ciało, nie przykocałem dość nisko na nogach. Kiedy już się trochę rozgrzałem, złapałem ten trend i zacząłem o tym myśleć, żeby to robić, zacząłem schodzić niżej na nogach i to od razu poprawiło efektywność moich zagrań. Jak zrobimy głębszy wykros, jak zejdziemy niżej na nogach, możemy bardziej wyprostować nasz kręgosłup, trzymać się prosto, głowa jest wyżej, łatwiej nam wtedy celować i naturalnym też odruchem ręka jest prowadzona trochę wyżej, dzięki czemu rakietę mamy bardziej równoległą do przedniej ściany, jeżeli mówić, można mówić o większej równoległości, jest albo nie jest równoległa. Ale dobra, jest bliżej tego położenia idealnego i dzięki temu zagrywamy piłkę tam, gdzie chcemy. Jeżeli wykrzywiamy ciało, czyli pochylamy się do przodu, co ja na początku robiłem, no to niestety wiąże się to z tym, że barki są skrzywione, ręka nie idzie właściwie i rakieta idzie pod kątem, najczęściej pod takim kątem, że powierzchnia rakiety jest lekko skierowana ku podłodze i to powoduje, że uderzamy piłkę w ten sposób, że ona ma tendencję do lecenia nie prosto na przednią ścianę, tylko opadająco względem przedniej ściany, leci tak trochę w dół i dlatego pomimo, że celujemy nad blachą, piłkę kierujemy tak, że ona w tę blachę trafia. Dlatego ważne przy tych wszystkich dropach, skrótach, generalnie ćwiczeniach z przodu jest to, żeby jednak na wykroku nisko schodzić, nogami nisko schodzić, a nie pochylać się kręgosłupem. Co jest trudne dla osób wyższych, dla osób, które mają tendencję do pochylania się, do chodzenia przygarbionym. Na tym trzeba pracować poza kortem. Na korcie, jeżeli jest to nasz główny cel, to skupiamy się na tym, żeby te wykroki nisko robić. Poza kortem no, dużo przysiadów, dużo wykroków, które wzmocnią nasze nogi i spowodują, że nie będziemy się tego podświadomie bać i będziemy częściej, głębiej te wykroki robić. Jeżeli gracie w dwie osoby na podobnym poziomie, nie trenujecie tego z trenerem, no to zastanówcie się, czy chcecie właśnie mieć taką formę, jak my wybraliśmy z Robertem, że on jest stricte trenerem i skupia się tylko na tym, żeby grać pode mnie i obserwować to, co robię, czy raczej wolicie we dwójkę trenować w tym samym czasie i wtedy normalnie wracacie do te,
i każdy gra swoje zagrania we właściwym cyklu, skupiając się na swojej poprawności. Plus tego jest taki, że obydwie osoby wtedy trenują i czegoś się uczą. Minus jest taki, że jest wam trudniej, nie widzicie nawzajem najczęściej swoich błędów. Więc w takim przypadku dobrze jest tym bardziej te treningi nagrywać, żeby samemu być w stanie wyłapać i analizować błędy, które się popełnia. Bo w trakcie takiego treningu, który jest treningiem was obojga, nie jesteście w stanie wszystkiego wyłapać, na wszystkim się skupić, dużo rzeczy przeoczycie. Często też będziecie się skupiać na wymianie, na skuteczności wymiany, a niekoniecznie na jakości waszych zagrań i waszej gry. No i to wszystko, jeżeli chodzi o ten temat, dzisiejszy trening. Dziękuję wam za uwagę, powodzenia na korcie i do następnego.